No dzień dobry, dzisiaj odpowiem Wam na kolejną serię pytań. Mam nadzieję, że to już jest ostatnia seria pytań, także przechodzimy do odpowiedzi. Czy robiąc nie tak duże wesele, miałeś jakieś niezręczne sytuacje, że ktoś sądził, że będzie zaproszony, a kiedy tak się nie stało, był rozczarowany? Miałam tak totalnie tylko jedną sytuację z moim bardzo dalekim kolegą, który był zdziwiony, że nie zapraszam go na wesele. A ja byłam zdziwiona, że on jest zdziwiony, więc razem byliśmy w tym szoku i zdziwieniu. I to było dziwne. No ale my zapraszaliśmy wszystkich, totalnie wszystkich, na ślub. Bo chcieliśmy, żeby po prostu ludzie przyszli i się cieszyli z nami, bo to, że ktoś nie jest zaproszony na wesele, nie znaczy, że nie jest dla nas ważny. Dla nas najważniejsza sytuacja była w kościele, więc zaprosiliśmy wszystkich ważnych, także spoko. Jaki macie stosunek do ślubów cywilnych? Moim zdaniem, jeżeli ktoś nie wierzy, to to jest właśnie pomysł na ślub, ponieważ po co ślubować coś, co jest nieprawdą? Ja trochę bym nie wierzyła człowiekowi, który ślubuje mi, że będzie jakby, nie wiem, jak to jest przysięga, no ale że będzie mi razem, będzie mi wierny i że tak mi dopomóż Boże, nie? Że w sensie on w to nie wierzy, więc czy wierzy w swoją po prostu, w te swoje wszystkie słowa, które wypowiada wcześniej? No nie wiem, więc cywilny ślub myślę, że jest po prostu prawdą, a ja dążę do prawdy, więc mocno polecam. I jeżeli ktoś nie wierzy i bierze taki ślub, to ja jestem jak najbardziej na tak. Nigdy na takim ślubie nie byłam, ale z chęcią bym na taki poszła i radowałabym się równie mocno jak z takiego kościelnego. Czy udało Ci się jeść podczas wesela? No pewnie. My mieliśmy tak dobre jedzenie, że ja po prostu jadłam i miałam takie, o nie, już nie wcisnę. I rzeczywiście nie wcisnęłam, ale potem sobie jadłam i kelner przyszedł i mówi, o, panna ma taki apetyt, a ja dokładnie tak. No, dobre były rzeczy. W sensie nie zjadłam żadnych ciast, bo nie miałam ochoty. I na pewno jadłam o wiele mniej niż na innych weselach, ale nie było tak, że niczego nie spróbowałam, że jedzenie powinno być dla gości, a nie dla nas. Totalnie wybieraliśmy pod siebie. No, ale też sprawdzając, co kto będzie lubił. No i spoko. Mieliśmy zupę, jakąś przystawkę, drugie danie. Zmieniłabym przystawkę, bo była taka bardzo mięsna. Ale ogólnie jadłam wszystko. I Piotr też jadł wszystko. Piotr jadł też słodycze. Czy masz jakieś złe wspomnienia, wnioski, czego nie powinno być, albo czego zabrakło? Nie możesz sobie powiedzieć, a następnym razem to ogarnę inaczej, ale możesz doradzić nam. Zrobiliśmy wszystko totalnie super, a właśnie, że mogę powiedzieć, że następnym razem zrobimy inaczej, ponieważ można odnawiać swoje przysięgi ślubne. I my chcemy to robić, małżeńskie. I my chcemy to robić i mamy taki plan, że na dziesięciolecie, kiedy już będziemy starsi, majętniejsi, zrobimy jakąś mega fajną imprezę wegańską i też z takim nastawieniem na zero waste, ale czy to zrobimy, nie wiem. Ja mam takie pragnienie, zobaczymy, czy tak będzie. Więc tak, jeżeli popełnilibyśmy jakieś błędy, to moglibyśmy to za 10 lat zmienić. Czy komuś z rodzin waszego pochodzenia nie podobało się coś, co wspólnie ustalaliście? I czy gdyby tak było, to czy podlegało to dla was jakimś negocjacjom? No, my w rodzinach jesteśmy ogólnie nastawieni na rozmowę, na dyskusję i tak dalej, ale nie akceptujemy decydowania za nas. Ślub to jest naprawdę nieistotna rzecz, to znaczy ilość osób na tym ślubie, ilość osób na weselu, jedzenie, alkohol, to nie są istotne rzeczy podczas tego dnia. I jeżeli ktoś naprawdę bardzo, bardzo potrzebuje się tak skupiać na szczegółach, no to dla nas to jest żenujące i w ogóle jakby nie akceptujemy tego. Może sobie pogadać, ale nie marnując naszego czasu, nie? Że w sensie ja nie będę podczas przygotowań do ślubu i małżeństwa rozmawiać o tym, że no ale jak tu bez alkoholu? No to nie jest na to czas, to nie są na to emocje. I u nas rozmowa wchodziła w grę? Negocjacje z jakimiś super argumentami, pewnie tak, nie wiem, czy coś wprowadziliśmy z tych negocjacji do swojego ślubu, ale no z szacunkiem do wszystkich, nie? Nie mówiliśmy, zamknij mordę, nic nie zmienimy, tylko no ale czemu tak, no ale ja tak nie chcę, zrozum, że ja tak, tego nie chcę, to jest nasz ślub, daj spokój, wszystko będzie okej, ślub jest najważniejszy, małżeństwo jest najważniejsze, będzie okej. Ile miałaś lat, jak poznałaś Piotra? Miałam 18 lat, Piotr miał 19 i wyjechał po 2 tygodniach znajomości do Anglii. Taki był. Czy miałeś taki czas w związku z Piotrem, kiedy było jakoś totalnie ciężko i myślałaś, że kurczę, a może to nie on?
No, tak totalnie ciężko to nie, ale dużo się czasem kłócimy, kłóciliśmy, więc jakoś tak, no wiadomo, że jakieś tam obawy zawsze są, no przecież to jest normalne, ale biorąc ślub, decydując się na to, postanowiliśmy w sercach, że będziemy o to walczyć, że w sensie będziemy się kłócić mniej, że będziemy się zmieniać dla siebie. O to właśnie chodzi w ślubie, że chcesz być dla tej drugiej osoby. Więc no teraz na przykład, no będąc prawie 2 miesiące po ślubie, nie mam problemu z tym, że o nie, co za błąd. No absolutnie nie. Totalnie jesteśmy szczęśliwi, że tak jest, jak jest. Jak szukać i kupić mieszkanko, czym się kierować i jak nie zbankrutować? No więc mieszkania szukał Piotr, codziennie siedział na internecie i szukał. To mieszkanie było sprzedane, my zadzwoniliśmy i spytaliśmy, czy jest, pani powiedziała, że nie. I Piotr potem widział je drugi raz i dzwoni i mówi, co jest, przecież ono było sprzedane. A dopiero powiedziała, że ktoś się wycofał, bo nie dostał kredytu, także bierzcie ślub bez kredytów, bo ślub, bierzcie, kupujcie mieszkanie bez kredytów, bo wtedy jest szybko, łatwo i my dzięki temu mamy to mieszkanie i jest super. No i co? Czym się kierować? Kierowaliśmy się tym, czy jest dwustronne, kierowaliśmy się tym, czy ma dobry rozkład. Ja też bardzo, bardzo mocno chciałam przedpokój prostokątny albo kwadratowy, a nie taki korytarz i mam. Chcieliśmy balkon. Chcieliśmy w dobrej lokalizacji, to jest ta idealna lokalizacja, mieliśmy dwie idealne lokalizacje i to jest w tej jednej z dwóch. Dużo światła, dużo okien, no i też mieszkanie, które albo jest tanie i bardzo do remontu, albo jest drogie, ale w którym musimy zrobić tylko kosmetykę. No i w styczniu będę Wam mówić o tym, ale my kupiliśmy to, które było drogie. No, ono było właśnie w tej dobrej cenie, bo remont nie wyszedł nas dużo, dużo rzeczy zostało, no i też zostały meble, więc my je sprzedaliśmy i tak nam, i będę o tym mówić. No i jak nie zbankrutować? No, nie wiem, w sensie kupujcie tylko potrzebne rzeczy. Nie kupujcie 5 solniczek, 10 dzbanków, dzbanek do wody, dzbanek do herbaty, dzbanek do kawy, nie wiem, no... Nie kupujcie. W sensie po prostu zróbcie tak, żeby było dobrze. A, i ostatnio miałam komentarz. Dziewczyna napisała, że jaka masakra, że ty kupiłaś mieszkanie, wzięłaś ślub, a ja... i czujesz się z tym dobrze i w ogóle jeszcze wszystkim wmawiasz, że żyjesz w roku bez zakupów, a ja wyremontowałam mieszkanie i czułam się najgorzej, ale wiedziałam, że następny rok będzie lepszy. I ja sobie myślę... Jeny, że ja czuję się najlepiej, kurczę, kupiliśmy mieszkanie, mamy swoje, wzięliśmy ślub, jesteśmy małżeństwem, totalnie to jest najlepsza sytuacja, jak można się w tym czuć najgorzej? I właśnie ta dziewczyna napisała, że wydali 1 000 000 pieniędzy i w ogóle, że są spłukani i sobie myślę, wow, że to nie o to chodzi. Jeżeli ktoś wyremontuje mieszkanie beznadziejnie, w sensie, że kupi wszystko, bo 10 tysięcy kieliszków do wina, do whisky, do tego, do tego, do tamtego, do tego, 5 pater, 5 patelni, 10 jakichś różnych rodzajów foremek do ciasta i wszystko zrobi pod igiełkę, także pod igiełkę taką wyimaginowaną, bo to nie jest potrzebne, no to rzeczywiście może się czuć źle, ale my to zrobiliśmy totalnie rozsądnie, nie zbankrutowaliśmy, robiliśmy wszystko na swoje możliwości, no ale te możliwości były duże, więc jakby zrobiliśmy to bardzo jakościowo, bardzo dobrze, ale no nie wiem, nigdy w życiu nie powiedziałabym, że Piotr, na szczęście kolejny rok będzie lepszy, bo ja nie żyję po to, żeby nie wydawać, nie żyję też po to, żeby wydawać, żyję po to, żeby żyć i mieszkanie ładne pozwala mi żyć lepiej, bo spędzam w tym mieszkaniu, tym bardziej, że pracujemy w tym mieszkaniu, spędzamy tutaj absolutnie dużo czasu i gdyby to był jakiś śmieć, to czulibyśmy się źle i to jest oczywiste, więc naprawdę ja Was bardzo proszę o rozsądek, wiem, że większość z Was jest rozsądne, ale jeżeli coś kupiliście, to nie jest powód do tego, żeby wzbudzać sobie jakieś wyrzuty sumienia. Jeżeli to kupiliście i to był rozsądny zakup, to absolutnie nie ma wyrzutów sumienia. Ja nie mam. Jeżeli kupiłabym teraz 10 sukienek, no to pewnie czułabym takie,
co ja zrobiłam, o matko, matko, ale ja tego nie robię, nie potrzebuję tego. I właśnie to jest może problem tego, że ja, mając potrzebę kupienia mieszkania, mając potrzebę kupienia talerzy i innych rzeczy, nie czułam wyrzutów sumienia, nie czułam, że naginam zasady mojego roku bez zakupów, bo kupowałam z myślą o tym roku bez zakupów. Nie kupowałam nic dla siebie, nic takich przyjemności, tylko potrzebne rzeczy, które były dla mnie przyjemnością. Ale nie czułam wyrzutów sumienia. I kupując jakieś bzdety czasami, znaczy bzdety, no jak widzicie, przez te 10 miesięcy kupuję różne rzeczy, ale to są rzeczy, które rzeczywiście jakby buty, nie wiem co tam kupiłam jeszcze w tym roku, matę do ćwiczeń, piłkę do ćwiczeń, no to są, załóżmy, bzdety, które są przemyślane. Są przemyślane i absolutnie nie wzbudzają we mnie poczucia winy. Jak udało Wam się zorganizować miejsce na wesele w tak krótkim czasie? My mieliśmy jedno miejsce konkretne, w którym chcieliśmy zrobić ślub i tam chyba nie było w ten konkretny dzień, ale były w inne, jakieś, w sensie w inne soboty. No ale uznaliśmy, że ten piąty już zapisaliśmy w kościele, prawda? No i że zrobimy w hotelu Elbruk i to było spoko, bo to był nasz drugi pomysł, ale mieliśmy bardzo dużo miejsc, gdzie mogliśmy zrobić ślub i wcale nie na 40 osób, tylko na 100, na 200. Absolutnie nie poczuliśmy tego problemu. Bardzo, bardzo łatwo było nam znaleźć salę. Może to też dlatego, że październik, ale biorąc ślub w październiku, zauważyłam, że wesela kończą się, sezon weselny kończy się dopiero w październiku. Może jeżeli robicie w lipcu i w sierpniu, to jest już patola i rzeczywiście nie można znaleźć, ale jeżeli macie na to taki maj czy październik, no to no, nie poczuliśmy żadnego problemu ze znalezieniem sali. Znaleźliśmy salę, którą chcieliśmy. Także nie pomogę Wam w tym problemie, bo ja tego problemu nie odczułam. I pewnie jest jeszcze milion innych komentarzy, ale zostawmy już tylko przy tym. Ja zapraszam Was pewnie jeszcze jutro na jakiś film, będziemy jeszcze oglądać z Piotrem zdjęcia i takie tam. A w grudniu zapraszam Was na vlogmasy codziennie z tego mieszkania i z innych miejsc będą vlogmasy. Mamy nadzieję, że podołamy temu montowaniu i nagrywaniu codziennie. A 1 i 2 grudnia zapraszam Was na prezentowniki. To będą prezentowniki najlepsze w internecie. Także czekajcie, bo to będzie sztosiwo. Ja jestem tak tym zachwycona. Zrobiliśmy tak, ja zrobiłam, tak dobrą robotę. Znalazłam tak genialne marki, wszystko przetestowałam, wszystko sprawdziłam, wszystko jest dobre, etyczne, jakościowe, polskie, prawie wszystko. Wow, ale to jest w sztosie. Totalnie. Totalnie się jaram i chcę już to Wam wszystko pokazać. Także czekajcie na 1 grudnia i 2 grudnia, bo to będzie sztos. Także pozdrawiam Was, buziaczki całuski, pa!